4 lata temu wstawiłem taki filmik. Kilka tygodni temu pochwaliłem jednego z youtuberów za wykonanie takiego ćwiczenia. Sam go nie robiłem już bardzo dawno. Jak widzicie, była to pierwsza próba, co było widać po nieporadności. Po odpoczynku, po paru minutach odpoczynku, przystąpię do treningu przysiadów. No i tak jak obiecałem, trening przysiadów, pierwsza seria. Praktycznie to uda mam ciągle obolałe poprzez te 8-kilometrowe codzienne marsze. Jest teoria, żeby na 10 dni przed zawodami nie robić treningu nóg, ale ja się nie stosuję do takich teorii. Nie robię po prostu. Teraz też przysiadłem na tak dużych ciężarach, jak to robiłem pół roku temu. Siły mi opadły. Nie wiem, czy to z powodu tej długotrwałej redukcji, czy to starość, czy po prostu niechęć do ciężkich treningów. Dołożyłem 10 kg i teraz jest tylko 58 kg. Napiłem się teraz wody rozmieszanej z wytłoczynami z malin. Żona wycisnęła sok, a to co zostało
ja wykorzystuję do picia w czasie treningów. Może tam są te słynne ketony malinowe, które pomagają w utracie tłuszczu podskórnego. To by było tyle. Nagram to na komputer, prześlę na YouTube'a, a w międzyczasie po prostu będę trenować dalej. Skończę przysiady na pewno nie większym ciężarze niż 88 kg. Ostatnio z nim zrobiłem 2 serie po 4 powtórzenia.